Witamy gorąco. Nasze mobilne studio dzisiaj zakotwiczyło w Miedziowym Centrum Zdrowia w Legnicy. I to z dwóch powodów. Pierwszy to pierwsze urodziny, a ten drugi to Biała Sobota z okazji właśnie pierwszych urodzin. O tym, co dzisiaj czeka na wszystkich tych, którzy przyjadą i przyjdą tutaj, opowiemy jeszcze przez wiele godzin. Będziemy tutaj razem z Wami. A teraz korzystajmy z okazji, że jest z nami wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw finansowych, pan Mieczysław Maksimczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rok jesteście już w Legnicy. Panie prezesie, działacie w nowo wybudowanej siedzibie przy ulicy Okrzei. Jaki był ten pierwszy, no można by powiedzieć, ten pierwszy rok jest zawsze najtrudniejszy. Jak to wyglądało? No pierwszy rok, po pierwsze przenieśliśmy siedzibę z ulicy Złotoryjskiej, która była przy Hucie, tutaj na ulicę Okrzei, a więc razem z tymi przenosinami przenieśli się również wszyscy większość naszych pacjentów, którzy byli obsługiwani przez tamtą przychodnię. Przez ten rok zakładaliśmy, że bardzo dużo osób będzie zarejestrowanych, będzie zapisanych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej właśnie tutaj w Legnicy. Placówka jest oczywiście nowa, świetnie wyposażona. Niemniej jednak powiedziałbym, że ten proces trwa bardzo wolno. Chcielibyśmy dużo więcej, chcielibyśmy, żeby tutaj powiedzmy było tych pacjentów jak najwięcej, no bo każdy przecież potrzebuje swojego lekarza, nawet w sytuacji, kiedy jest całkowicie zdrowy, nie może przecież wykluczyć, że kiedyś grypa czy cokolwiek złamie jego zdrowie i będzie potrzebował pomocy lekarskiej. Więc zapraszamy wszystkich do tego, aby zapisywali się w naszej przychodni. Ona jest otwarta dla wszystkich, nie tylko hutnicy, górnicy, po prostu wszyscy mieszkańcy Legnicy i okolic mogą tutaj znaleźć swojego lekarza i tutaj się leczyć. Placówka przez ten rok została wyposażona w wiele nowego sprzętu, w tym najnowocześniejsze ultrasonografy. Wyposażone mamy również gabinety w nowoczesny sprzęt. Można zobaczyć, jak wygląda nasza sala do rehabilitacji. Jest naprawdę jedna z najładniejszych chyba. No właśnie, panie prezesie, przepraszam, że przerwę, ale dużo się o tym mówiło i mówi, że ten obiekt MCZ-u w Legnicy jest jednym z najnowocześniejszych i mających jeden z najnowocześniejszych sprzętów na Dolnym Śląsku. Tak, to się zgadza, ale sprzęt, który tutaj mamy, to nie wszystko, bo oczywiście każdy pacjent, który tutaj będzie się leczył, a wymaga bardziej specjalistycznych badań. Mamy otwarte również podwoje w Lubinie, gdzie mamy równie nowoczesny sprzęt. Tam są jeszcze urządzenia, których tutaj nie ma, jak na przykład tomograf komputerowy. A propos tego powiem, że w grudniu będziemy mieli całkowicie nowy tomograf. Będzie to 64-rzędowy, a więc 128 warstw, co oznacza mniejsze napromieniowanie, dokładniejszą diagnostykę. Nikt takiego tomografu tutaj w okolicy nie ma, więc zapraszamy również do tego. Mamy nowoczesne urządzenia do diagnostyki, między innymi dzisiaj każdy, kto się zgłosi do naszej przychodni, ale jest naszym pacjentem, bądź też złoży deklarację i przystąpi do naszej przychodni, będzie mógł wykonać badania za całkowicie bezpłatnie. Podstawowe badania krwi do wyboru, tu oczywiście w zależności od tego, kto chciałby poznać swoje wyniki w takim, powiedzmy, małym obszarze. No właśnie, nawiązał Pan już do tej dzisiejszej Białej Soboty. Bardzo dużo tutaj się dzisiaj będzie działo. Zapraszamy dzieci i rodziców, może inaczej, rodziców z dziećmi, bo również pod kątem dzieci właśnie dzisiaj ta Biała Sobota jest tak specjalnie ułożona. Oprócz badań, ja już tylko dodam, no, badań, które może nie są zbyt miłe dla tych maluchów szczególnie, ale przygotowanych jest szereg atrakcji. A jeżeli chodzi, Panie Prezesie, o badania, co dzisiaj rodzic z dzieckiem może tutaj zdziałać? No przede wszystkim każdy rodzic może być u pediatry neonatologa, może też odwiedzić laryngologa, neurologa dziecięcego, można też porozmawiać z magistrem rehabilitacji o wadach postawy. Badamy również wzrost i wagę, czyli ten wskaźnik BMI, który daje określenie, czy dziecko, powiedzmy, ma prawidłową wagę i prawidłowo się rozwija. Są również pakiety badań laboratoryjnych, spirometria, audiometria, konsultacje endokrynologiczne dla rodziców. Również badamy poziom cukru.
i to też można tutaj u nas zrobić. To wszystko dla dzieci i rodziców, a takie połączone, powiedzmy, specjalności, które są i dla dzieci, i dla rodziców, to powiedzmy dla rodziców urologiczne, głównie mężczyźni oczywiście, diabetologiczne, dietetyczne, okulistyczne. Okulistów mamy zaproszonych tutaj z Wrocławia. Są specjaliści, którzy przyjechali specjalnie z Wrocławia i szczególnie polecamy rodzicom, aby przebadali swoje dzieci, bo czasami jakieś niewyraźne czy zmiany na skórze, czy cokolwiek mogą budzić niepokój, a tutaj u lekarza można rozwiać wszystkie wątpliwości. Także zapraszamy. Zapraszamy również do okulistów, którzy przyjechali z europejskich klinik okulistycznych Lexum. Tutaj też można zbadać wzrok dziecka, można stwierdzić, czy powiedzmy zes, którego ma albo który jest podejrzany o takie rzeczy, czy to jest sprawa poważna, czy niepoważna. Lekarz tutaj postawi diagnozę i będzie wiadomo, jak z tym dalej postępować. Także zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, wszystkich, którzy tutaj chcieliby dzisiaj nas odwiedzić i przebadać swoje dzieci lub siebie samego. Z tym, że zaznaczam, trzeba być pacjentem naszej placówki, ale można to zrobić również dzisiaj, zapisać się po prostu do placówki i wykonać te badania. O tym, jak się zapisać, a jest to bardzo proste, będziemy mówili w naszym kolejnym wejściu jeszcze w tej godzinie. Ja tylko przypomnę, że Biała Sobota w MTZ-cie na Otrzei w Legnicy potrwa do godziny 16:00.